Cześć. 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 Nie, jak jem. Nie, jak jesz, sorry. Kanapka jest. Dojechaliśmy na miejsce. Trochę głośno jest, bo konstrukcje robią, więc muszę ale trochę głośno. Potłuczony, ale potłuczony. Masakra, nie? No, słyszałem o tym. Wchodzimy teraz na polski bus. Jedziemy do... Polski bus. Jedziemy do Krakowa. Niestety nie ma miejsc obok siebie, więc zobaczymy się na miejscu. Jeśli był pan oczywiście takim uprzejmym. Jesteśmy w Krakowie. W tym momencie to jest polecenie. Ciekawe, na dziewczyny poszły do toalety. Ale jasno, jaka fajna pogoda. What? Jak jeszcze raz? Remek na telefonie. Już biznesowe sprawy ogarnia od samej rany. Dobrze. Samej rany? Samego rana. Witamy w Krakowie. Dziękuję. Jesteśmy w galerii w Krakowie. Szukamy cichego wuja. To chyba nie jest cichy wuj. Idziemy dalej. Jak go znajdziemy, damy znać. Prawdopodobnie jest gdzieś, przy jakimś wejściu. Znaleźliśmy cichego. Cześć, to jestem ja. I idziemy teraz. Pobyliśmy trochę tutaj, kupiliśmy parę rzeczy, parę dodatkowych nagród. Tak jest. Parę dodatkowych nagród do konkursa. Kupiliśmy sporo markerów. Idziemy teraz, gdzie idziemy? Idziemy do starej zajezdni. Do dworca idziemy pierwszy po bagaże, a potem do starej zajezdni. I wtedy... Moment, dlaczego wychodzimy tędy? Bo idziemy do dworca pierw. Aha, dobrze. I wtedy do zajezdni zobaczysz, jak to wszystko będzie wyglądać. Jesteśmy i czekamy teraz na tramwaj, który nas weźmie do zajezdni. Będziemy powoli jechać. Mam nadzieję, że szybko dojedzie. To w tym czasie nie opowiem. Dawaj. Opowiem to. Więc cichy wuj opowie kawę. Jak nie będzie dobry, to Unsub. O kurwa, już widzę te komentarze Unsub. Czekajcie, to musi być dobry żart. Na przykład, dlaczego czarodziej nie boi się chodzić na bagno? Bo moczary. Na bagno? Przerwałaś mu, Klaudia. Nie, to już jest koniec żartów. Udajesz, że się śmiejesz, a nie pytasz się pytań. Teraz zażenowany uśmiech na waszych twarzach. Taki znów. Jesteśmy na tramwaju. Już jedziemy do starej zajezdni. Następny przystanek wychodzimy. Gdzie tam pana? Już chyba wychodzimy, tak? Wychodzimy. Już jesteśmy w starej zajezdni. Jesteśmy w tylnym jesteśmy. A moja kamera jest mniejsza. Ale lepsza może i lepsza chyba. I mamy coś tutaj. Super koszulki. Ale super, fajnie. Wiesz co? Ej, to jest tak fajnie nawydrukowane, wiesz? Mówię, to jest. Myślałem, że będzie taki plastik, a to jest takie... 500 koszulek. 500 koszulek. Lecimy wczoraj salę. Idziemy zobaczyć salę, możemy... Ja idę tak i nagrywam dalej. Idziemy zobaczyć salę. Wszystko ładnie wygląda. Wiesz co, w miarę proste będzie ustawić wszystko, myślę. Będzie fajnie. I tak wygląda sala. Dziewczyny stoją, czekają. Bardzo ładnie. Już mam taki pomysł mniej więcej, jak to wszystko będzie wyglądać. I tam będą zmontowane te takie telebimy chyba, z tego co wiem. Jest jakieś wyjście. Pójdziemy zobaczyć. Jesteśmy... Nie jesteśmy w starej zajezdni. Jesteśmy w centrum Krakowa i jemy KFC. Galerii Krakowskiej jemy KFC. Polecamy. Jej! KFC Bismarty wszyscy mają. Ja kupiłem sobie większy zestaw. Troszeczkę. I dotarli do nas dwie nowe osoby. Mandzio. Specjalnie chcesz być świeżenie dodatkowe. I jesteśmy wszyscy razem. Jeszcze multi brakuje, który będzie na chacie. I zobaczymy się potem. Rezi zamawia taksówkę. Proszę chwilkę poczekać. Mam muzyczkę. Chcesz posłuchać? O Jezus, jakaś stara. Nie słychać, byś musiał dać na głośnik. Idziemy do Jana Pawła II. Tak. Jej. Jesteśmy. Spytaj pana, czy możesz nagrywać. Ale pana nie nagrywam. Jesteśmy w samochodzie i jedziemy na miejsce. Czy w taksówce jesteśmy? I jedziemy na miejsce. Yeah. Woo! Hi, YouTubers! Dzięki. Jesteśmy, spotkaliśmy kolejnego.
Murphy'ego. Nie złap, to cię bardzo. I idziemy do, jeszcze jesteśmy w naszym domku. Bardzo ładnie jest do tej pory. Za każdym razem plus 50 wyświetle już. Multi. Czuwaj koszulki. Idziemy do środka. Idziemy wszyscy teraz do sklepu. Mamy tutaj nasze znaczki. PYT. Wow! Poleciało! Co to? Okulary. Witam w kolejnym odcinku Creatures Craft. Dzisiaj wyeksplorujemy mapę. Są nowe. Raczej mody. GTA, nie słyszysz? No właśnie! No GTA. Jest. No i jak tam uczucia o tym, że jesteś w Polsce z nami tutaj, jak się czujesz? Super, za niedługo się przeprowadzam. Tak? No na pewno. Czemu mam światełko? Chyba nie jest to się. Nie wiem, jest potrzebne. Tak, multi jest wyższy ode mnie i co? No ale jestem wyższy od ciebie. Ja chodzę na niższym kawałku krawężnika. Tak, jasne. Zamień się, zobaczysz. Kurwa. Już skończyliśmy zakupy. Wow, jaki widok. Kurna, piękne. To jest ten, to jest tym, to jest ten. Ten dla dzieci, smococzek przecież. No. Ja siedzę jedyny z wodą. Wszyscy siedzą, piją sobie swoje jakieś tam energy drinki, soczki. Multi tam przyszedł też. No i siedzi, ale jest bardzo ładny widok, tam widać Kraków. I zakupy zrobione, teraz picie wodę, relaks i za pół godzinki live'a robimy. Świetlight. Prywatnie, że tak powiem. Świetlight! Nowa promocja. Ale jesteśmy na początku. Jesteśmy. No, prawalnie. No nie, bo akurat byłem w stanie, że oni oferują jak przejdzie w strefie. Jedziemy do starej zajezdni. Najpierw idziemy coś zjeść. O, jest multi teraz z nami w taksówce. Idziemy coś zjeść. Idziemy do zajezdni montować sprzęt. I wszystko będzie dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Już dojechaliśmy na miejsce. Już widzowie czekają. Już początek kolejki. I montuję. Zaraz będziemy montować sprzęt. Raczej idziemy zaraz jeść jakąś pizzę czy coś i wtedy będziemy montować sprzęt. Mamy nowe dodatki znów. I teraz znaleźliśmy. Pigmin, trochę z wyższej perspektywy. O. Sorry. I jedziemy na wyjść. Jesteśmy teraz tutaj przy starej zajezdni w Krakowie. Czekamy na dwóch chłopców, żeby na... żeby sprzedać im te dwa bilety. Bo złapali nas na miejscu, więc będziemy im sprzedawać bilety. Czekamy na nich tylko teraz. Jesteśmy tacy mili wszyscy, że czekamy na nich. I sprzedamy im te bilety i wtedy idziemy wpierniczyć pizzę, bo jesteśmy wszyscy głodni chyba. Wtedy wracamy tu do starej zajezdni w Krakowie i będziemy... Co będziemy robić? Co będziemy robić? Co by leć? Czemu? Nie, jeść. Montować sprzęt. Tak, potem. O to tak. Chodziło, właśnie o to. Więc zobaczymy się potem, ziomki. Cikamy. To sprzedaje. Pan cika. Mielibyśmy to. What? Patrz, idziemy zjeść. Idziemy zjeść. Idziemy jeść. Uważaj, bo pan sika. Wow. Gdzie cię znam? Oh my god! Idziemy. Idziecie? Uważaj pan na siko. Siema ziomki, już jesteśmy w sali. Montujemy cały sprzęt. Wszystko jest, barierki są. Wszyscy już rozdzielają całe. Kurczę. Jak to będzie? Czekaj. Jak to będzie zarąbiście? Nie mogę się doczekać, serio. Będzie bardzo fajnie, wszystko już montujemy. Teraz idziemy do tylnego pokoju, gdzie trzymamy wszystkie dodatkowe sprzęty. I tutaj już mało jest, mało zostało, ponieważ już wszystko rozdzieliliśmy na miejscu. Ale będzie fajnie i będzie spoko i wszystko ciśnie, jak naprawdę zanowi się jest do tej pory. Więc zobaczymy się, jak skończymy montować wszystko. I tutaj mamy stoliki przygotowane na VIP-y. Tu będzie wejście dla VIP-ów. Będą kupować tutaj bilety. Tak jest. I tam mają przestrzeń swoją dla VIP-ów i tak dalej. Będą chodzić tu, bla bla bla. Tak dalej. No i właśnie rozdzielamy te wiaderka do tych wiaderek w tej chwili. Jest dużo do ogarnięcia. Tutaj macie plan sali, jak wszystko będzie wyglądać. Yeah. I no, zobaczymy się później. Cześć wszystkim. Tu widzimy, jak Pingwin nasz wszystko przygotowuje.
przyklejam. Oni tam robią za mną. Tak. A tam z tyłu wariują sobie. Rezi multi. Tu są nasze koszuleczki. Jeszcze możemy się doczekać 1000 autografów. Pamiętaj, zapomniałem. Chciałem ci powiedzieć. Zaraz ci powiem, jak mi się przypomni. Kurczę, ciągle coś mi się przypomina. Wszystko sam robię. Nie wszystko. No, wszystko prawie sam robi. Ale wiesz, ja to ogarniałem, ja to wiem, co wszystko ma wyglądać, więc no. Nie dziwmy się, że ja to robię. Wszystkie barierki tu są już poustawiane. Tam chłopacy ci w zielonych koszulkach. My tutaj segregowałyśmy koszulki. Tam jeszcze tam. Tutaj macie zaznaczone, kiedy sprzedajać się te, nie? No i to na tyle chyba. Do później. Siemanko, już wszystkie koszulki rozdzieliliśmy prawie. Dziewczyny ostro pracują. Barierki już prawie zmontowane. Wszyscy zmęczeni, już 24, czyli 12 dokładnie. I coś tam jeszcze coś tam robimy. Ostatnie kawałeczki robimy, więc zobaczymy się jutro. Albo w domu, albo coś. Ostatnie co robimy. Już ostatnie, już pierwsza prawie. Zobacz, jak wszystko super wygląda, już wszystko zmontowane. Ile pracy. Mówiliście, że to jakieś gówno. Mówiliście, raczej może nie mówiliście, ale bo na pewno ktoś tam sobie myślał, że to jakieś gówno. Wszyscy już szaleją ze zmęczenia. Za 3 godziny będziemy mieć 3 godziny spania i znów wstajemy i cały dzień będziemy z wami. Tutaj mamy kupsel. Tutaj mamy nagrody. Zobacz, ile nagród dla was załatwiliśmy. Ludzie, kurczę. Rano, wieczór. I widzisz, mówiłem, że wszystko było warto. Zobacz, tu będziemy stać. I będziemy rzucać jajkami. Tutaj jest scena i będzie tego. Leci muza. Siema wszystkim, jak się czujemy dzisiaj? Leci najpierw, jak tak robisz. No dawaj. Make some noise in the house. Ładna ładna jakość na tej kamerze. Maja, będziemy tu rzucać jakieś gówno. Patrzcie, jakie to jest wielkie. Ile nagród. Każdy VIP dostanie jakieś coś, nie? Jakieś coś. 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 Zobaczymy, co może dostać. Takie coś. Jakie to jest, to wygrania. Ale takie rzeczy będziemy rzucać. Wracać do podpisów, koniec tego filmika! Tam! Tak wygląda rezy, jest tam. Wygląda na balony, nie? No. Dobra, do domu. Jest prawie druga, ale jeszcze nie skończyliśmy. Nie. Wali stopami. Multi robi live'a. Nie. My zrobiliśmy sobie kawę i teraz robimy dla wszystkich przed czasem autografy, powiedzmy. Żebyśmy... Co tu masz? Kremiku mam. Aha, ja też mam, możesz mi dać po tym. Tak, nagle mister też zniknie, zwraca się jakieś tym. Się kąpię. Pokaż szczoteczkę, masz przy sobie? Ze Spider-Man, czy ty masz tutaj na tym? Aha, idziemy zobaczyć, jaką fajną szczotkę Rezi sobie kupił. Przesadził trochę. No jedzenie. Spider-Man. No ziomki, jesteśmy tacy zmęczeni, to jest masakr. Jak się poświęcamy dla was, to jest szok. Ale tak naprawdę, to poważnie, to jest szok. I to super, że ogarnęliśmy to wszystko dzień przed byciem na miejscu. Wszystko zorganizowaliśmy i dojechaliśmy na miejsce i wszystko było super. Internet jest zajebisty. Tak, bardzo. Nie ma go. Więc wszystko już powoli podpisujemy i tu będzie zaraz kolejna kubka i lecimy dalej i do zobaczenia za 2 godziny na miejscu. Idziemy do widzu. Jesteśmy na miejscu, robią też. Dobra. Ładnie się przywitamy, powiemy, że wszyscy kręcą. Wiemy, że o no. Mam nadzieję, że to będzie. Idziemy ich zobaczyć. To jest taka incepcja. Popatrz. Ciebie, a ty nie, ale... Idziemy powoli. Idziemy się przywitać tylko, powiedziemy halo i że wpuszczamy, żeby nie czekali tak niecierpliwie. Może jakieś gry, na przykład Minecraft. Nie zabij się, musimy to powiedzieć. Nie zabij się. Te kostki to jest... Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć! Cześć! Słuchajcie, jeszcze godzinka, może nawet wcześniej was wpuścimy.
Postaramy się. Witamy na sali. Już prawie wszystko ogarnięte. Ej, nasze światełko się ruszają. Pięknie! Ej, nasze światełko się ruszają. Jakie? Zobacz, wszystkie się ruszają się tutaj. Tak, ruszają się. Migają. Nie mieliśmy statywne, ale to będzie ruszające, tak. To jest nawet lepsze. Ty mogłeś asasyna załatwić, bo... Kto? Asasyna, gadaliśmy z asasynem. Spytaj się go, czy przyjdzie. Może ludzi witać, tak dla beki. Mogą z nim zdjęcie nawet tu porobić. Czy możemy go przyjechać? Ja tam dzień. Rezi, jaki swag? Mam fanarty! Mam fanarty! Ja też tam stoi taki pingwin. Siemka, z tej strony pingwin jestem na meetupie. Tak jest. I to dopiero początek. Zróbcie jakiś hałas. Zostałeś do przodu. Ktoś z przodu stoi. Zmieścił się przez barierkę. Musisz wejść do tyłu, żeby nie było. Wejdziesz? Dasz radę? Wejdź z powrotem do środka. Tak? Żeby było bezpiecznie. Cwaniaki się skradają przez bary. Tutaj. Ta dziewczyna przeszła przez tą oczy. Tak, przeszła. Jak to? On zmieściła się przed, mówię. Ten też mi się zmieścił. Okej. Okay. Siemanko. Jesteśmy już na miejscu i zaraz zaczynamy. Chyba. I jeszcze czekamy na Reziego i Mistera. No i to jest ten vlog i Delty. I wszyscy, którzy nie przyjechali. To! Przegapiliście. Właśnie tyle